W liście do Galacjan dostrzegamy też nietrwałość przekonań Galacjan. Jest to udokumentowane w pierwszym rozdziale od 6 do 7 wersetu. Dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał w łasce Chrystusowej do innej Ewangelii. Chociaż innej nie ma, są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić Ewangelię Chrystusową. Apostoł na początku wyraża tutaj zdziwienie zmiennością poglądów Galacjan i zaistniałym wśród nich ewidentnym brakiem konsekwencji. Był czas, że przyjęli go jak anioła Bożego, jak Chrystusa Jezusa. No, takie mocne słowa są w 4 rozdziale, 14 werset. Nastawienie Galacjan uległo radykalnej zmianie, co można zauważyć w kwestionowaniu apostolstwa Pawła. Jednak o wiele gorszym i poważniejszym był fakt, że odrzucając jego autorytet, Galacjanie odrzucali również Ewangelię, którą głosił Paweł. Jedyną prawdziwą Ewangelię, jaka istnieje. Apostoł jasno to przedstawia, że nie istnieje inna Ewangelia poza tą, którą sam Paweł głosi. Nauka Pawła, od którego Galacjanie dowiedzieli się o Ewangelii łaski Bożej, jest sprzeczna z nauką głoszoną przez fałszywych nauczycieli, przez ludzi, którzy będąc pomiędzy Galacjanami, wprowadzali wśród nich zamęt poprzez zwiastowanie przewrotnej, fałszywej Ewangelii. Fałszywi nauczyciele nie zaprzeczali bezpośrednio prawdom Ewangelii, lecz wypaczali, wykrzywiali, przekręcali i przeinaczali ją. Takie zniekształcenie jest częstokroć o wiele bardziej niebezpieczne i trudne do wychwycenia niż bezpośrednie zaprzeczenie, ponieważ zawiera w sobie wystarczającą ilość prawdy, by pociągnąć wierzących, którzy utracili czujność, a jednocześnie wystarczająco wiele kłamstwa, by skutecznie udaremnić działanie prawdy. Widzimy zatem, że apostoł mówi o dwóch odstępstwach z drogi prawdy, które dotyczyły zborów w Galacji. Po pierwsze, Galacjanie porzucali boski autorytet Słowa Bożego, zastępując go ludzkimi autorytetami. Po drugie, wyrzekali się czystej Ewangelii jako jedynej drogi do zbawienia, powracając do przepisów zakonu, przepisów prawa oraz ludzkich tradycji i obrzędów. Czyż nie musimy ze smutkiem przyznać, że te dwa rodzaje zła zakorzeniły się również we współczesnym kościelnojaństwie, powodując jego rozkład?